Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Chrome. I ktoś we mnie strzela i zabił. Jak ja nie znoszę ginąć na początku odcinka. Ha, zabawne, że zapisałem tutaj. O rany, jak ja nie lubię w taki sposób ginąć. To jest po prostu żenujące z mojej strony. Szczególnie kiedy... Tak w ogóle skąd się wziął tamten... Aha, dobra, już nic nie mówię. Ciekawe, czemu wcześniej do mnie nie strzelał. Dobra, czekajcie śmierć. Od mojego granata. Ach, co za... Ale jestem beznadziejny w rzucaniu tymi granatami, naprawdę. I co ty na to? Co ty na to? Mam kombinezon. Trochę ciasny. Bierz wahadłowiec i spadaj stamtąd. Trochę ciasny. Logan, w takich sytuacjach się nie narzeka. Wiem, że wolisz swoją gustowną, czarną kurtkę, ale sytuacja wymaga czego innego. Hehe. Au, au. Tak jest. I pozostali strażnicy tam. Nie możemy zostawić świadków. Tak jest, nikt nie może się dowiedzieć, że był tu Bolt Logan. No dobra, byli ostatni w moim zasięgu. Czy tam te piętro coś oferuje ciekawego? Czy mam granat? Zachowałem na czarną chwilę. Dobra, nieważne. Odlatujemy z tej przeklętej planety. Napsuła mi dużo krwi, przyznam. Nie jestem fanem tej misji, ale oczywiście to nie koniec. Nie zdradzając zbyt wiele. Jak miło. W końcu koniec tej misji. No teraz co? Mordujemy całą bazę, nie? Nie wiem, jakiś samobójczy atak wahadłowcem albo... Wszystko, czego możesz potrzebować, wrzuciłam do twojego nawigatora. Nie zgub się, okej? Okay? Rany, za kogo ty mnie masz? Okay. Za siebie? Muszę kończyć. Jak już będziesz wewnątrz, staraj się nie rzucać w oczy i trzymaj się z dala od patroli. Tak jest, widzowie. To będzie druga część infiltracji. O, rany. Stacja Alma 4 do wahadłowca ZRX2118. Podaj swój kod dostępu. Co? Kod dostępu. A, tak. ZRX2118. Twój kod jest niepoprawny. Masz 10 sekund. Ach, te maszyny. Na właściwego kodu. Lubię ale placki. Jak to? Może nie O, tylko 0. Nie gadajcie. O, rany. Twój kod dostępu został zaakceptowany. Dokuń w hangarze A. Dziękuję za współpracę. Te stacje orbitalne... Te stacje naziemne, z których odlatują wahadłowce, są lepiej bronione niż stacje orbitalne. Szkoda, że marnujesz swój talent, Logan. Cel podstawowy. Zdobądź klucz kodowy Zetroxu. Tak jest. Musimy ukraść klucz kodowy, który umożliwi nam rozkodowanie danych z bazy Dexona. Oczywiście klucz kodowy znajduje się na jednej, jedynej bazie Zetroxu. Kerry na przykład nie mogłaby kompletnie włamać się do komputerów Zetroxu, a nic w tym guście. Nie, musimy wszystko załatwić sami. Rany, ale mamy bezużyteczną partnerkę. Ciężkie czasy nastały. No, kiedyś też nie mieliśmy lepszego człowieka z metalowymi łapami.
A przynajmniej, no, ten też się przechwalał. Kurczę. Same nadęte bufony wokół Logana. Dum, dum, dum. Jeszcze trochę. Łyknę herbaty przy okazji. No dobra, ładuj się już w tej chwili. Ja jestem gotowy, jak nigdy dotąd. Idziemy. Czuję się nieswojo bez broni w rękach. Spróbuj się za bardzo nie rzucać w oczy. No, nie mam metalowych łap, zatem to będzie prostsze. Urządzenie maskujące uczyni cię prawie niewidocznym dla wrogów. Twoja niewidzialność zależeć będzie głównie od prędkości poruszania się. To, o czym wcześniej mówiłem. Gdy stoisz, odległość zauważania się jest krótsza niż gdy biegniesz. Tak jest, tutaj zapiszmy na głównym. Hop, hop. Tak, wyjątkowo wyposażenie nie wybieramy, a bierzemy z sobą. Helteksy. Tak jest, tu widzimy przydatne wskazówki. Nie można podchodzić zbyt blisko strażników, ponieważ i tak rozpoznają Logana. Nie możemy wyciągać broni. Mamy trzy urządzenia maskujące. W tym jedno stare. Tak jest. Jeśli żołnierze także zobaczą zwłoki jakiegoś wyeliminowanego przez nas strażnika, podniosą alarm i tak dalej. Nie pamiętam, czy podniesienie alarmu od razu równoznaczne było z porażką, ale no cóż, przekonamy się na pewno o tym niedługo. Trzeba chodzić. No, nie wiem, czym się chodzi, bo to bodajże jest przykucnięcie. Czym to się chodziło? A, dobra, wiem już. Nie wiem czemu, ale u mnie jest to przyciśnięty caps lock. Wtedy możemy chodzić. Na razie żadnych strażników w zasięgu wzroku. O, tak. Ta misja jest denerwująca. Chociaż o ile pamiętam, można było, przynajmniej na poziomie łatwym, eliminować dość dużo strażników, bez żadnych konsekwencji. Nie wiem, postaram się tu bardziej załatwić to. Oczywiście, już fail. Haha. Jakie to było piękne, prawda? Nie, nie chcę wczytywać tego. Dobra, pozwólcie mi wrócić za chwilę. Cóż, została mi mniej niż minuta. Tak. Nie mam pojęcia, jakim cudem wiedzieli od razu, że będzie czyhać na nich jakiś Logan. Nie wiem, to było absurdalne wręcz. Od razu wiedzieli, że ktoś, kto zjedzie tu windą, akurat tak przypadkowo będzie ich wrogiem. No cóż, wykonam szybki zapis. Ponieważ wczytuje mi poprzednią misję. Chyba po prostu ich sprzątnę i tyle. Co on robi? O rany. No nic, to wszystko w tym odcinku. Zagrajmy w Chrome w następnym. Również będziecie widzieć ten piękny ekran porażki. Tak jest. Jestem beznadziejny w skradaniu.
To był LavoScore i życzę wszystkim widzom miłego dnia.